To mi pozwala czasem robić rzeczy, które są niewykonalne. A mnie byłbyś w stanie doprowadzić w 3 minuty do łez? No tak, ale musielibyśmy się zamknąć, musiałbym poszeptać ci różne rzeczy do ucha. Mama od dzieciństwa mówiła mi, że jestem najlepszy we wszystkim. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Pod ostatnim filmem pisaliście, że chcecie zobaczyć Patryka Wegę, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Patryk Wega został reżyserem, zanim stworzył Pitbulla, zanim zmienił nazwisko, Patryk Krzemienicki urodził się 2 stycznia 1977 roku w Warszawie. Kiedy miał kilka miesięcy, jego ojciec wyjechał do pracy do Stanów, a matka wychowywała go samotnie. Brakowało mu ojca. Patryk chciał udowodnić swoim rówieśnikom, że pomimo tego, że nie ma w domu męskiego autorytetu, jest stuprocentowym facetem. Tak więc częściej niż inni koledzy pakował się w bójki i był na bakier z prawem. Po skończeniu podstawówki wpadł w złe towarzystwo i zaczął rozprowadzać narkotyki. Sam brał też kokainę i nie stronił od alkoholu. W wieku kilkunastu lat przeżył strzelaninę na ulicy. Kiedy w wieku 14 lat obejrzał Milczenie owiec, marzył o tym, żeby być mundurowym ścigającym seryjnych morderców. Powiedział kiedyś, że od 15 roku życia przez kolejne 15 lat ciągle pił. Żeby odciążyć mamę finansowo, Patryk sprzedawał nielegalne oprogramowanie na bazarze. Jego zarobki dwukrotnie przewyższały pensję matki. Już jako nastolatek liczył na międzynarodową karierę i postanowił zmienić swoje nazwisko na takie, które łatwo będzie wymówić osobom z zagranicy. Miałem 18 lat, kiedy wpadłem na to, że zmienię nazwisko. Byłem przeświadczony, że zrobię karierę za granicą i że nikt nie wymówi Krzemieniecki, w związku z czym szukałem nazwiska, które będzie tak samo proste do wymówienia przez Polaka, jak i przez Eskimosa. Byłem zachwycony Pulp Fiction i Vincentem Wegą, w związku z czym to była podstawowa inspiracja. Zdawał do łódzkiej szkoły filmowej, jednak nie został tam przyjęty. Dostał się na socjologię w Warszawie i na studiach dzień zaczynał od wypicia duszkiem ćwiartki koniaku. Już wtedy marzył, żeby nagrać swój film, jednak nikt nie chciał dać mu szansy. Postanowił więc nakręcić dokument, który jest tańszy od filmu fabularnego. Przydzielono mu do tego reżysera, a on był realizatorem i autorem pomysłu. Na potrzeby realizacji serialu dostał status osoby przybranej, żeby mógł uczestniczyć w akcjach policyjnych. Tak powstał serial Prawdziwe Psy, na którego podstawie obronił swoją pracę licencjacką. Równolegle z socjologią skończył też studia reporterskie. Mówi, że fachu uczył się tam w praktyce i spędził miesiąc w obozie koncentracyjnym, śpiąc na podłodze gabinetu komendanta. W 2005 roku ukazał się jego pierwszy film o nazwie Pitbull. Odniósł on sukces i na jego podstawie zdecydowano się nagrać serial o takiej samej nazwie, którego Patryk został reżyserem. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału, wcisnąć dzwoneczka, a my widzimy się za tydzień. Na razie!